Drogie zamojszczanki i drodzy zamojszczacy, maturzystki i maturzyści Anno Domini 2021. Wszystko płynie, wszystko się zmienia, wszystko ma swój czas. Nic dwa razy się nie zdarza i nie zdarzy. Żaden dzień się nie powtórzy. Nie ma dwóch podobnych nocy, dwóch tych samych pocałunków, dwóch podobnych spojrzeń w oczy, dwóch takich samych lat szkolnych. Takiego roku szkolnego w historii zamojskiego jeszcze nie było. Cały rok bez mała, jeszcze prawie całe półrocze poprzedniego, połowa waszego czasu w liceum właściwie to maseczki, dezynfekcja, dystans i gadające głowy nauczycieli na ekranie komputera. A korytarze, sale, aula, bufet puste. Miał być polonez? Nie było. Miał być kabaret? Nie było. Miała być faza? Nie było. Miało być wiele innych rzeczy, już nie zdążą się wydarzyć. Biedne, opiekuńcze duchy gmachu przy Smolnej nie mają się kim opiekować. Dobrze chociaż, że przyszliście na matury próbne, że niektórzy wpadali do sekretariatu, do biblioteki. Szkoła nie powinna być pusta. Nauczyciele w kapciach, a uczniowie w piżamach. W szkole powinno być gwarno, tłumnie, towarzysko. Życie, spotkania, nauka nie powinny się toczyć online. Powinniśmy się widzieć, słyszeć i czuć naprawdę. Musiało dojść do zdalnego przewrotu, żeby oddalenie od ławek, tablic, od ludzi, dziewczyny i chłopcy z Zamojskiego mogli powtórzyć za poetą: szkoło, ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił. Najpierw stacjonarnie, a teraz już całkiem. Dziś przecież wasza przemiana z uczniów w absolwentów. Mam przeczucie, że będziemy waszym rajem utraconym. Nie wierzycie? A ja myślę, że zatęsknicie za nami, za sobą nawzajem, za sobą z tych lat, kiedy byliście młodzi, piękni, pełni marzeń, że wspomnienia będziecie mieć lepsze niż niejedno teraźniejsze wrażenie, że za jakiś czas, czas w Zamojskim będzie się wam zdawał jednym z najciekawszych, najpiękniejszych etapów życia. Obyście nigdy nie przestawali marzyć, obyście pozostali młodzi duchem na zawsze, obyście co dzień stawali się piękniejszymi ludźmi. Nie spoczywajcie na laurach, nie zasypiajcie gruszek w popiele, nie traćcie wiary, że lepszy świat zaczyna się od każdego z was. Nie bądźcie chciwi i samolubni, poza tabliczką mnożenia stosujcie tabliczkę dzielenia się z innymi. Pamiętajcie, że szczęście mieści się między waszą stopą a ciemieniem, niezależnie od stanu posiadania, zależnie od stopnia harmonii ze sobą i światem. Niechaj wasza inteligencja, wasze zdolności, wiedza i umiejętności przekształcają się co dzień w mądrość prawdziwą. Bądźcie wspaniałomyślni, żywcie tylko dobre uczucia. Wybaczajcie błędy sobie i innym, wszak z nich nauka. Naukę w Zamojskim uwieńczą świadectwa. Macie nie najgorsze chyba, a wyniki matur, wierzę, będą jeszcze lepsze. Gratuluję serdecznie wszystkim zamojszczakom, i tym z najwyższą średnią w klasie, i tym z niższą, zdobywcom biało-czerwonych pasków na świadectwie i zdobywcom zaliczeń na 50%. I tym, którzy zdobyli laury lub dostąpili finału w olimpiadach, i tym, którzy nas reprezentowali w nauce, i w sporcie, i w sztuce. Dziękuję wszystkim za trud, za postawę, za działanie na rzecz innych. Gratuluję i dziękuję też waszym rodzicom. To, kim jesteście, im zawdzięczacie. Połamania piór na maturze, a potem szerokiej drogi na najlepsze uczelnie w kraju i za granicą. Bądźcie naszą wizytówką w szerokim świecie. Żyjcie pięknie i dobrze. Bądźcie wolni i odpowiedzialni. Bierzcie przykład z tych, z których należy, ale zawsze pozostańcie sobą, bo wszyscy inni są już zajęci. I nade wszystko nie porzucajcie nadzieje, jakoć siekolwiek dzieje.